Jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem do nowych projektów zawsze podchodziłem z pasją oraz pragnąłem działać w obszarach, których efekt końcowy daje satysfakcję. Chcąc nie działać sztampowo, zrodził się pomysł utworzenia lakierni proszkowej, której obszar działania to nie tylko rynek lokalny, ale również cała Polska, a w przyszłości i Europa. Po roku działania firmy pochwalić możemy się lakierowanymi elementami, które użytkowane są w krajach Europy, a nawet i Australii. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego pracę naszej lakierni. Pierwszym etapem, przez który przechodzą elementy, jest ich odpowiednie zawieszenie na szynach, po których będą poruszały się przez cały proces lakierowania. Niekiedy od ich zawieszenia zależy koszt oraz jakość lakierowania. Po zawieszeniu przystępujemy do procesu mycia oraz fosforowania, gdzie elementy zostają oczyszczone z oleju oraz innych zabrudzeń. Wymyta stal musi być wysuszona oraz wygrzana w piecu lakierniczym. Tak przygotowane elementy mogą trafić do kabiny lakierniczej. Tam lakiernik przy wykorzystaniu aplikatora oraz sił elektrostatycznych nakłada farbę w postaci proszku na elementy. Po zakończeniu lakierowania szyny trafiają ponownie do pieca lakierniczego, gdzie w temperaturze 160-200 stopni Celsjusza farba ulega polimeryzacji. Ostatnim etapem jest kontrola grubości powłoki lakierniczej na wymalowanych produktach oraz ich spakowanie według wytycznych klienta. Lakierowanie proszkowe jest ekologiczną i ekonomiczną metodą przyjazną środowisku. Metoda ta pozwala uzyskać relatywnie niskie koszty przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości powłoki lakierniczej. W naszej lakierni mogą Państwo polakierować m.in. ogrodzenia, stalowe meble, regały, elementy konstrukcji hal, elementy dla motoryzacji, lotnictwa, rynny, elementy urządzeń i maszyn oraz wiele innych przedmiotów ze stali czarnej i aluminium.